Witam Państwa serdecznie, Jakub Jurek, zapraszam na wydarzenia sportowe. Na skateparku w Lubinie odbył się piknik sportowy. Olimpijka Natalia Czerwonka wraz z profesjonalnymi trenerami zorganizowała Dzień Dziecka na rolkach. Piknik został zorganizowany przez Akademię Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki. Lubińska pęczeniska kształtuje prawidłowe nawyki już u maluchów. Wszystkie dzieci, które wzięły udział w zabawach na rolkach, musiały mieć kaski i komplet ochraniaczy. Trzeba pilnować, żeby kaski były, trzeba uświadamiać rodziców. Ja jestem tego świadoma, co mówię i czasami mamy się patrzą na mnie krzywo, dlaczego ja upominam, dlaczego 5-letnie dziecko jest bez kasku. Dla mnie to jest bardzo ważne, jestem odpowiedzialna za te dzieci i za te zajęcia. Także to jest, myślę, moja rola, uświadamiać tych rodziców. Wczoraj wspaniała akcja, ponad 1000 kasków rozdane na lubińskim rynku, także będziemy tego pilnować, żeby te kaski były noszone na głowach. Podczas pikniku swoje umiejętności zaprezentowali także młodzi adepci rugby. Klub Rugby Miedziowi Lubin wspierał Akademię Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki. No my jako Klub Rugby Miedziowi Lubin zawsze włączamy się w takie inicjatywy, szczególnie jeżeli to ma być zorganizowane dla dzieci z Lubina. Mamy drużynę młodzików, mamy drużynę juniorów, mamy też żaczki, także wszyscy dzisiaj przyszli na trening. Nie jest to 100% frekwencji, widać, że tych dzieci jest coraz więcej u nas na treningach, także to na pewno nam się bardzo podoba i nas motywuje do tego, żeby kolejne treningi takie robić dla dzieciaków. Propagowanie aktywnego spędzania czasu, a także bezpieczeństwa włączył się radny miejski Tomasz Górzyński. Ta akcja ma na celu pokazanie, jak ważne jest bezpieczeństwo, jak ważna jest ochrona przede wszystkim głowy u dzieci. Także stąd dzisiaj moja rola tutaj jest czysto kaskowa. Wspieram to bardzo mocno, zawsze będę to wspierał. Naukę pierwszej pomocy dla dzieci prowadzili ratownicy HDK Maltański Legion. Były profesjonalne fantomy, a całe szkolenie zaciekawiło dzieci i dorosłych. Finałowym meczem PGE Vive Kielce z Orlen Wisłą Płock sezon 2017-2018 zakończyła PGNiG Superliga Piłkarzy Ręcznych. Szczypiorniści Chrobrego na finiszu rozgrywek uplasowali się na 5. miejscu. Głogowianie obok Gwardii Opole byli największym zaskoczeniem in plus minionego sezonu. Podopieczni Jarosława Cieślikowskiego grali równo i skutecznie przez większość rozgrywek, dzięki czemu zakwalifikowali się do fazy play-off. Tutaj ulegli późniejszym brązowym medalistom Azotom Puławy. Te cztery zespoły, które były przed nami, miały znaczną przewagę punktową nad nami. W całym sezonie wykazywały wyższą formę od naszej. To 5. miejsce było takie najwyższe z możliwych, które w tym sezonie można było odnieść po rundzie zasadniczej. Głogowianie mieli sporo dobrych meczów, zdarzały się jednak także wpadki. Najważniejszy taki moment dla nas to były taka seria zwycięstw na wyjazdach z Kwidzynem, z Opolem i z Kaliszem. To nam dało takiego dużego kopa i nadzieję na to, że może być w tym sezonie to 5. miejsce zdobyte. Natomiast były też i wpadki. To był na pewno mecz w Mielcu czy mecz z Opolem na własnej hali. Mistrzem Polski w minionym sezonie została drużyna PGE Vive Kielce. Szermierze Olimpu Lubin podsumowali udany sezon. Podopieczni Olega Bugajenki osiągali sukcesy i zdobywali doświadczenie na różnych frontach. Szermierze MDK startowali w wielu turniejach na arenie krajowej i międzynarodowej. Lubinianie radzili sobie bardzo dobrze, punktując w różnych kategoriach wiekowych. Ten rok jest wyjątkowy, ponieważ wcześniej już powiedziałem, drugie, trzecie miejsce na Olimpiadzie Młodzieży, drugie miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów drużynowo chłopcy, 9. miejsce w Mistrzostwach Europy najlepszego zawodnika w tej chwili Tomasza Kołzińskiego, plus 3. miejsce drużynowo w Pucharze Świata w Serbii. Także wyniki nas zadowalają na dzień dzisiejszy. W przyszłym roku już tego będzie troszkę za mało. My już chcemy z mistrzowskich imprez coś już przywieźć konkretnego. Przygotowania do startu w nowym sezonie lubińscy szermierze rozpoczną w sierpniu. I to już wszystko w dzisiejszym sporcie. Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.